Może zanim przejdziemy do omawiania filmu pod tytułem Apoka Wiksa, pochylmy się nad zajebistością tego tytułu. Co ty ćpałeś? Tak, to prawda. Od razu, kiedy dowiedzieliśmy się, że taki będzie tytuł nowego filmu Żuławskiego i o czym będzie on w ogóle opowiadać. Pierwszy polski film o zombie, taki z prawdziwego zdarzenia, z budżetem powyżej 15 zł. Jakby. Tak, to ja już byłam wstępnie zakochana. Przyznaję. Wstępnie tak. Bo ja jestem koneserką zombie filmów po prostu. Tak samo jak i slasherów. Czekałam bardzo mocno i miałam wielkie nadzieje wobec tego filmu. Co też z tego wyjdzie? Po mowie ptaków nagle mowa zombiaków. Ale też czułam się lekko odosobniona w moim podjaraniu się tym filmem, ponieważ większość komentarzy, które się pojawiały, że co to będzie za paździerz, co to będzie za paździerz. No jak to koszmarnie wygląda, w ogóle te plakaty straszne, zwiastun, teaser straszne, będzie wielkie gówno. Zatem jeżeli przyszliście tutaj na paździerz, to mam dla was złą wiadomość. No ale może zacznijmy od takich dużych zaskoczeń, ponieważ ten film obejrzeliśmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie trafił do konkursu głównego, co jest o tyle paradoksalne i dziwne, że Mowa Ptaków miała z tym problem parę lat temu. No ale dobra, jeżeli chodzi o taki skrót fabularny, co tam się faktycznie dzieje, no to mamy grupkę maturzystów. Ostatnie w sumie 2 lata liceum przeżyli w klasie wirtualnej właściwie, bo tak, to jest film, który jest popandemiczny. Tak, jest świadomy tego, że pandemia była i to wyraźnie komentuje. I właściwie to też odgrywa dość sporą rolę w tym filmie. No ponieważ te nastolatki są też złaknione, wygłodniałe jakiejś porządnej imprezy, spotkania się z ludźmi. I w ostatni dzień matur właśnie nasz właściwie główny bohater, który jest synem milionera, takiego szemranego trochę biznesmena, granego przez Tomasza Kota w tym filmie, postanawia zaprosić do pałacyku nad morzem całą swoją klasę i inne okoliczności. I zamierzają tam odwalić Project X. No wiecie, taka wieloletnia wstrzemięźliwość no musi w pewnym momencie zaowocować jakąś taką eskalacją i właśnie z czymś takim będziemy mieli tutaj do czynienia. Ale oczywiście w międzyczasie przygotowań do tej imprezy, na którą nasi bohaterowie docierają w takich mniejszych grupkach. W bardzo różne sposoby, czy to autobusem, czy pociągiem, czy jakimś tam vanem. Okazuje się, że w wodzie znowu pojawiły się sinice, aczkolwiek tym razem bardziej niebezpieczne niż zwykle. Tak, połączone z różnego rodzaju toksynami. Tak. Na takim filmie jesteśmy. Ja zaznaczam od razu, że współczuję wszystkim, którzy na ten film trafią przez przypadek, nie wiedząc, na co się piszą. Albo podejdą do niego na poważnie, bo to absolutnie nie jest ten adres. Przyzwyczailiśmy się do tego, że portretowanie nastolatków w polskich filmach to jest rzecz raczej trudna, rzadko się udaje tak realnie, żeby oddać na przykład język młodzieży, żeby to wszystko było w jakimkolwiek stopniu wiarygodne. I to moim zdaniem się udaje. Mamy tutaj całe mnóstwo nieopatrzonych, młodych, świeżych twarzy i widać, że oni bawią się swoimi rolami. I to chyba jest największy sukces, że zanim jeszcze dojdzie do czegokolwiek związanego z zombie, to faktycznie sporo czasu poświęca się tym bohaterom, sporo czasu z nimi spędzamy i faktycznie mamy przestrzeń na to, żeby kogoś polubić, żeby gdzieś komuś kibicować na pewnym etapie, żeby znaleźć sobie jakieś takie punkty zaczepienia w tej historii. Tak, i tutaj nie zrozummy się źle, to są bohaterowie, którzy w większości są zapisani takimi 3 podstawowymi cechami, ale to jest też takie budowanie bohaterów, jakie powinno w tego rodzaju filmie być, po prostu. Jest takie slasherowe bardzo. Tak, zatem oczywiście mamy tutaj też taki zestaw bohaterów, to znaczy mamy takiego wyluzowanego surfera, mamy właśnie tego dzieciaka milionera, astrowariatkę, aktywistkę. Tak, mamy nerda. Mamy córkę hippisów, alternatywkę. Oczywiście każdy z nich odegra jakąś mniej lub bardziej istotną rolę w całej tej przygodzie, związaną w pewien sposób z tym, jacy są na co dzień. Do tego dochodzi jeszcze kilka wątków pobocznych. Między innymi jakichś lokalnych gangsterów, którzy będą ścigać torbę z narkotykami. Mamy jeszcze stróża. Przepraszam, bo ja tutaj muszę wtrącić. Ja jestem zachwycona tym, co robi Matylda Damięcka w tym filmie w kontekście tego, co robił jej brat w Furiozie. No, jest to podobna przemiana, podobna metamorfoza na ekranie. Plus jest jeszcze pan Jaglak, który czego też tutaj więcej? Odegra istotną rolę. I na przykład Cezary Pazura w roli takiego strażnika miejskiego, który głównie strzeże mostu
pewnego przejazdu. Jest na przykład Sebastian Fabiański, który gra taką postać, która może wzbudzać pewne kontrowersje, jeżeli chodzi o to na przykład, w jaki sposób się wypowiada, w jaki sposób się wysławia. To tutaj jest konkretnie uzasadnione i moim zdaniem jak najbardziej się sprawdza. Ta postać dla mnie od początku do końca działa idealnie. Od wejścia do zakończenia jej wątku. Wejście jest perfekcyjne, jest doskonałe. I w ogóle uważam, że Fabiański jest najlepszy właśnie wtedy, kiedy mu się te lejce luzuje i on może poszaleć, bo tutaj jest postacią tak odklejoną od naszej zastanej rzeczywistości, że aż chce się na niego patrzeć, chce się, żeby on wracał na ten ekran co chwilę. Ja mam taką teorię, że Fabiański to tutaj gra Wardęgę, ale... Nie, spoko. Lubią, to niech sobie występują. Po już jednej apokawiksie. Jak sami widzicie, nie traktujemy tego filmu na poważnie, bo on nie jest po to stworzony. On ma być po prostu czystą rozrywką i jasne, stara się tam gdzieś między słowami albo czasami nawet wręcz takim tłustym drukiem przekazywać pewne treści, na przykład dotyczące ekologii, dotyczące tego, gdzie świat zmierza i tak dalej, ale to wszystko jest i tak zawsze przykrywane albo stosem absurdu, albo stosem jakichś gagów, albo po prostu sieczką w stanie czystym. I szczerze mówiąc, tej sieczki ja się spodziewałam trochę więcej, bo jednak mamy tutaj skupianie się na tych bohaterach, a sieczka się dzieje, ale widać w scenach tych tłumów, powiedzmy, czy to na imprezie, czy już jak dzieją się rzeczy, że nikt nie oszczędzał na tym. Tak, że to jest zrobione z pompą. Takiej imprezy w polskim kinie rozrywkowym, to trzeba podkreślić, naprawdę jeszcze nie było. To jest taki polski Project X, zanim w ogóle przejdziemy do tematu zombie. Tak. I tutaj od razu mówię, że jeżeli no, nie lubicie filmów, w których wszystko polega na tym, żeby doszło do imprezy, no to być może to nie jest ten kierunek. Choć moim zdaniem tu jest znacznie, znacznie więcej niż w takim Projekcie X. Ale jak państwo przynoszą świniaka na imprezę, to ja myślałem, że po prostu się popłaczę ze śmiechu. Ale właśnie, to też chciałam podkreślić, że kiedy mamy sceny całych tłumów, to tam na pierwszym, na drugim, na trzecim planie też dzieją się rzeczy, które są osobnymi żartami często. Naprawdę, dzieje się tutaj tyle, że można je przy pierwszym seansie przegapić, bo ja mam wrażenie, że producenci to zapytali Żuławskiego, co chcesz mieć w tym filmie, on powiedział tak. Nie wiem. Natomiast, żeby nie było tak różowo i kolorowo, to nie jest film oczywiście bez wad. To nie jest film idealny, perfekcyjny, absolutnie 10 na 10 lepszego filmu w tym roku nie widzieliście. Absolutnie nie. Moim pierwszym zarzutem jest tak naprawdę montaż. Bo uważam, że ten film ma świetną energię, ale przede wszystkim za sprawą obsady. Ci bohaterowie mają fantastyczną energię, dobrze się na nich patrzy, ale mam też odczucie takie, że czasami wracając do pewnych wydarzeń, jakieś wrzucając jakieś retrospekcje, czy też jeżeli chodzi o tempo ogólnie całego filmu, no to przydałoby się tutaj kilka takich solidnych skrótów, rzeczy, które by skondensowały nam tę opowieść, bo mam też wrażenie, że przy takiej decyzyjności, czy możemy coś usunąć, czy nie, to jednak zostawiono wszystko. A ja mam właśnie poczucie, że czasami porzucono wątek fabularny, żeby wrzucić dwa dodatkowe żarty. Takie scenariuszowe już wybory, tak naprawdę, i co chcesz osiągnąć daną sceną? Czy chcesz opowiedzieć historię tego bohatera? Czy chcesz nam powiedzieć, dlaczego to jest zabawne? Myśleliśmy, że ten wątek podąża w jakimś konkretnym kierunku, a tym kierunkiem okazuje się być puenta żartu. Może, gdybym się miała do czegoś przyczepić już tak konkretnie, to trochę za mało krwi dla mnie, nie? No, bo długo każą nam czekać, zanim się zacznie sieczka. I gdyby to przypadło na trochę wcześniejszy etap i trochę więcej czasu spędzilibyśmy na kombinowaniu, jak wyjść z tej sytuacji, chociaż jest tutaj kilka naprawdę fantastycznych pomysłów, część z nich naprawdę unikalna, na przykład preferencje żywieniowe pewnej bohaterki. No jest tu kilka takich tak świeżych i takich chrupiących żartów, że ale faktycznie z całej tej obsady, z całej tej grupy, którą obserwujemy, głównych bohaterów powiedzmy, udaje się stworzyć taką drużynę, którą ja mogłabym oglądać w kontynuacjach. Tak. Zresztą ten film się kończy w taki sposób, że aż chcesz, żeby powstała kontynuacja. Tutaj nie będziemy już nic więcej zdradzać a propos tego, ale jest też trochę tak stworzony. To może być seria, że tego może być więcej i jakby lećmy dalej w to. Lećmy dalej w te jakby odmęty absurdu. Przyznaję, że jako horror-komedia, komedio-horror, ten film działa najzwyczajniej w świecie. I ja dawno się tak nie śmiałam na polskim filmie. Tym bardziej,
Dawno się tak nie śmiałam w Gdyni, jeżeli w ogóle kiedykolwiek. I tak ten film nie wstydzi się swoich zapożyczeń, jest z premedytacją B-klasowcem, zrobionym po prostu od A do Z, tak jak powinien być zrobiony B-klasowiec. Mają puścić hamulce i po prostu mamy się bawić. To jest film idealny na imprezę w gronie znajomych, po prostu przy jakichś napojach wysokoprocentowych i przy środkach odurzających. I oczywiście będzie cała masa osób, które stwierdzą, że czuli się jakby byli na imprezie, trzeźwi, a wszyscy dookoła byli już zdrowo podchmieleni. Tak samo było w przypadku W lesie dziś nie zaśnie nikt 1 i 2, czy tak samo było w przypadku Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Ten film jest czwartym filmem z Wieniawersum, tak swoją drogą, bo tutaj mamy drugą Wieniawę, więc wszystko nam się zgadza. I tak samo jak tamte filmy polaryzowały publiczność, tak ten film będzie też polaryzował publiczność, ale my chcemy więcej takiego kina. I ten też jest moim zdaniem udany. Ja uważam, że ten akurat jest najbardziej udany ze wszystkich, które wymieniłeś. Najbardziej spełnia jakby i założenia gatunkowe, i jednocześnie nie jest taki turbo amerykański, jak można by się było spodziewać, tylko jest naprawdę unurzany w takim polskim pierwiastku. Sosie. I jednocześnie, nie zapominajmy o tym, ma takie dosyć konkretne przesłanie, które sprawdza się tym bardziej teraz, niedługo po tym, jak dostaliśmy te wiadomości o tym, co dzieje się w Odrze. Tak. Właściwie niemalże proroczy ten film. Się aż za bardzo. Ale już o tym wszystkim zapomnieliśmy, nie? I trochę też o tym jest ten film. Jak szybko się zapomina. I miejmy nadzieję, że o tym filmie szybko nie zapomnimy. Wydaje mi się, że nie, bo bardzo chętnie bym się przeszedł drugi raz na seans i jak najbardziej, szczególnie z grupką znajomych, którzy czują te klimaty. I ja tutaj przyznaję, od razu zaznaczam, że w moim słowniku najlepszy nie równa się ulubiony i w drugą stronę. Ja przyznaję, że to jest mój ulubiony film z tegorocznego festiwalu w Gdyni. Więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Polecamy wam serdecznie ten film. Mamy nadzieję, że wyjdziecie z takimi samymi nastrojami, jak i my wyszliśmy z naszego seansu. To od nas wszystko i do zobaczenia w następnych odcinkach.